Julian Tudin, będąc już dojrzałym człowiekiem, wspomina w 1948 roku z nostalgią: trzeba wam wiedzieć, moi kochani, że do Inowłodza jestem przywiązany niemal tak mocno jak do Łodzi, mego miasta rodzinnego. Byłem we Francji, Portugalii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ale wszędzie tęskniłem za Inowłodzem. Do dziś z miłością wspominam wasze okolice, za Kościele, Królową Bolę, Żądłowice, Studziannę i inne. Julian Tubin, autor słynnych Kwiatów Polskich. Czy Awe Cadła pisze, jeszcze zwiedziliśmy Rzeczycę, Liciążną, Rawę, Żądłowice, Studzianną i Królewską Bolę. Z tej wsi na przełaj idąc polem spotkaliśmy pana Ignaca. Właśnie z cmentarza z wnuczką wracał. Na przełomie XIX i XX wieku Inowłódz był miejscem uzdrowiskowym, pełnym lasów łąk. Położony nad malowniczą Pilicą i tak pozostało obecnie. Krystyna Ratajska nazywa to miejsce Soplicowem Tubima. Przed wybuchem I wojny światowej Tubin spędzał w Inowłodu miesiące letnie razem z rodziną w latach 1907-1914. To tutaj przyszły pisarz i poeta odnajdywał inspirację do pisania swoich wierszy. Należy pamiętać, iż w drugiej połowie XIX wieku w Inowłodu rozwijał się przemysł hutniczy. Mieszkali w nim Polacy i Żydzi, a jego wcześniejsza historia wiązała się z kościołem świętego Idziego czy zamkiem ufundowanym przez Kazimierza Wielkiego. To tutaj Judyta, żona Władysława Hermana, miała zawdzięczać dzięki wstawiennictwu świętego Idziego narodziny syna, zwanego później Bolesławem Krzywousym. Jak zauważa archeolog Jerzy Augustyniak, pierwsze ślady osadnictwa w miejscu Inowłodza i okolicach datowane są na 9 tysiąclecie przed naszą erą. Już wtedy zauważono, iż spośród trzech lokalizacji nad Filicą, obok Przedworza i Sulejowa, obecna w Inowłodu należy do najkorzystniejszych. Podobnie w końcu XIX wieku miała powstać w Inowłodu kolonia letnia Bernarda Birenzweiga, przyciągająca letników osób, które pragnęły wypoczynku, czy nawet w celach zdrowotnych. Aczkolwiek okolica ta nie przyciągała osób najbogatszych, to trudno jej odmówić swoistego, niepowtarzalnego uroku. Podobnie dzisiaj Sława, bogata w lasy, w bunkier. Stadion Olimpijski jest cichym świadectwem historii i bogactwa tajemniczej, odwiecznej przyrody. Wspominana już Krystyna Ratajska przywołuje w kontekście przyrody doktora Markiewicza, który w tamtych czasach pisze tak: opisywać cudów lasów lubochęńskich, imponujących obszarem, bogactwem flory, rozmaitością terenu nie będę wcale próbował. Robiłem w głąb lasów tych wycieczkę z pewnym szacownym starcem, znawcą piękna w przyrodzie, filozofem i poetą. Człowiek ten urodzony w Niemczech dużo pięknych lasów widział. Kiedyśmy zatrzymali się w Chnieni, wśród niebotycznych świerków, towarzysz mój zdjął kapelusz i tonem szczerej modlitwy zaczął wymawiać słowa poety: panie, tyś tutaj wniósł kolumny twej świątyni. Podobnie dzisiaj Inowłódz czy jego okolice, jak Sława, Królowa Bola, przypominają nam o potędze natury, czy pozwalają odpocząć z dala od miejskiej dżungli. Podobnie jest w nieco bardziej odległej Rudzie Maleńskiej koło Końskich, gdzie w czasach swojej młodości w roku 1913 Tubin po raz pierwszy spotkał się ze swoim mentorem Leopoldem Staffem, ówczesnym profesorem ichtiologii.